Kończymy jedzenie, zamykamy klip zaciskowy, odłączamy aparat do żywienia i zabezpieczamy jego końcówkę do trójnika, który znajduje się na aparacie. Bierzemy namoczony gazik w wodzie przegotowanej, dokładnie myjemy końcówkę dostępu żywieniowego, następnie bierzemy suchy gazik i osuszamy, następnie przepłukujemy wodą niegazowaną w ilości 30 ml, wkręcamy szczykawkę do dostępu żywieniowego, zwalniamy klips i energicznym ruchem podajemy wodę. Zamykamy klips, odkręcamy szczykawkę i zakręcamy dojście korkiem. Zakładamy plaster zabezpieczający końcówkę dostępu żywieniowego przed uszkodzeniem.